Przyjechaliśmy do Państwa naszym naukobusem Byciak Ignacy, który podróżuje po całej Polsce, propagując tego znanego polskiego uczonego. I nasza strefa składa się z namiotu, w którym jest Ignacy Łukasiewicz, wykonujący takie ogniste, wybuchowe eksperymenty, a także strefa samego naukobusu, w którym opowiadamy o historii ropy naftowej, o ojcu Ignacym, a także pokazujemy trochę fajnych eksperymentów. Jakiego rodzaju są to eksperymenty? Bo przed chwilą mieliśmy do czynienia tutaj z takim dość wybuchowym. Nasze wędruży, każdy, kto ma numer telefon komórkowy przy sobie, może Tak, w ogóle tak przechodzimy od takich bardzo fajnych, kolorowych eksperymentów, delikatnych, których możemy zainteresować najmłodszych dzieciaków, ale także opowiadamy o bardzo mroźnych substancjach, takich jak suchy lód, ciekły azot. No i przechodzimy w ten sposób do tych bardzo ekstremalnie wysokotemperaturowych eksperymentów, no i także między innymi wybuchów. Przyjechaliśmy z dwoma symulatorami dachowania oraz dwoma symulatorami zderzeń. Mamy też tutaj obok kolegów, którzy uczą chętnych kierowców, no ale już tych z doświadczeniem, z prawem jazdy przede wszystkim. Uczą, jak jeździć eko. Mamy programy szkoleniowe, które uczą jeździć ekologicznie, zgodnie z przepisami, co jest w dzisiejszych czasach bardzo ważne i cenne. Dodatkowo informacja przekazywana, ile ważą przedmioty w czasie wypadku. Mamy wagę przeciążeniową, na której możemy zważyć siebie, ale również przedmioty. W samochodach mamy piłeczki, które pokazują, co się dzieje w czasie wypadku z przedmiotami. One są bardzo lekkie, ale żeby mieć świadomość, że jeżeli wozimy w samochodzie przedmioty cięższe, laptopy, telefony, niezamocowane jakieś torby, to one w czasie wypadku ważą wielokrotnie więcej i mogą sprawić wiele przykrości i nieszczęścia. Dlaczego warto być świadomym kierowcą? Bo to jest bardzo szerokie pojęcie. To nie jest tylko to, co tutaj mamy dzisiaj, czyli sama świadomość to nie tylko pasy, bo to byłoby za proste. Świadomość to jest znajomość zachowań, znajomość również jazdy eko, bo to jest przewidywanie. Nie da się jeździć eko, nie patrząc, przewidując zachowania innych kierowców, tego, co się dzieje na drodze. Tak?